Przede wszystkim na co dzień pracuję z wieloma ekspertami, od których do tej pory, czyli przez 2,5 roku pracy w PGS-ie, nauczyłam się bardzo dużo. Wszyscy w PGS-ie są chętni do dzielenia się wiedzy. Mamy niesamowite narzędzie, które się nazywa radar technologiczny, w którym możemy znaleźć eksperta, który się specjalizuje w danej dziedzinie i możemy do takiej osoby się odezwać w każdym momencie i nam pomoże z danym problemem. Od tego roku mamy również budżet rozwojowy, który wynosi 6200 zł, który możemy wykorzystać na własny rozwój. Możemy jechać na konferencje, możemy wykorzystać na jakieś szkolenie, więc jest to naprawdę duża kwota, która daje możliwości do kolejnego doskonalenia się i do kolejnego rozwoju. Rozwijam się w kierunku accessibility. Myślałam, żeby wykorzystać ten budżet rozwojowy w tym kierunku. Trochę na narzędzia, trochę na szkolenia, trochę na czas nauki własnej w tym kierunku.